Panie Jezu, tak dziękuję Ci za ten czas, za każdą osobę na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś obecny pośród nas w swoim duchu. Tak proszę Cię, abyśmy mieli otwarte serca, abyś mówił do nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś, że Ty mówisz. Chwała niech Tobie będzie, Panie Jezu. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Jezus jest dobry, amen? Alleluja. Dziękuję Bogu też za to wprowadzenie. Też nad tym rozmyślałem, jak podążałem tutaj na to nabożeństwo, na to spotkanie. Dokładnie to samo. Jak byłem wdzięczny Bogu za Jego łaskę. Za to, że żyjemy w tych czasach, w jakich żyjemy. Że to jest łaska. To jest łaska za to, że mamy Boże Słowo. Łaska, że mamy właśnie w tym Bożym Słowie tak wiele nauki, tak wiele właśnie jest tych historii, których możemy się uczyć na podstawie Izraela czy wielu innych mężów Bożych. I tak byłem za to Bogu wdzięczny i dziękowałem Mu za to. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnio moją usługę na temat Jezusa, który objawiał się w Starym Testamencie, przychodził do ludzi, spotykał się z nimi. I chciałbym dalej ten temat jakby kontynuować, dlatego że dalej nad nim rozmyślałem, dalej mam go na sercu. I nie chciałbym to nazwać jakimś kazaniem czy nauczaniem, chciałem to nazwać takim tym podzieleniem się tym, co nad czym rozmyślam, takimi myślami, takimi fragmentami z Bożego Słowa. Chciałbym was też zachęcić do tego, abyście również studiowali, jak będziecie zachęceni, dalej te fragmenty rozszerzali. A więc dla tych osób, których nie było, było to dosyć dawno temu, takim kluczowym fragmentem spośród tych wszystkich był właśnie fragment z Księgi Sędziów z drugiego rozdziału. I tam właśnie Anioł Pański objawił się Izraelowi, swojemu ludowi. Było to w momencie, kiedy już Izrael przekroczył Jordan, kiedy już zdobył Jerycho, kiedy już zwyciężał w tamtym miejscu. I był to właśnie taki moment w historii Izraela, kiedy Anioł Pański przyszedł do nich i objawił im się jako ten, który ich właśnie wyprowadził z Egiptu. Jako on, jako ich Bóg, jako ten, który zawarł z nimi przymierze, z którym oni również zawarli przymierze pod górą Choreb, którym się również tam objawił. To też było niesamowite wydarzenie. Pewnie znacie ten fragment. To było coś na skalę światową, niespotkane. Nie powtórzyło się to w taki sposób. Kiedy mogli starsi razem z Aaronem, z Mojżeszem wejść na górę i oglądać Pana i przeżyć. To było coś niesamowitego. I wtedy cały naród zawarł przymierze z Bogiem. Uznali Go jako swojego Boga. To była ich decyzja świadoma. I tam objawił im się Pan jako ten właśnie Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu. Jako ten, który zawarł z nimi przymierze, z którym oni również zawarli przymierze. Ale pod właśnie tym warunkiem, że będą wierni Jego przymierzu. On powiedział, że z Jego strony nic się nie zmienia, nic się nie zmieni nigdy. Jego Słowo jest święte, jest tak i amen. Ale czy oni posłuchali Jego głosu? No i okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Że jednak zerwali to przymierze, że nie posłuchali głosu Pana, tego, przed czym ich ostrzegał, żeby nie zawierali przymierza z tymi ludźmi, z którymi
się spotkają w tym miejscu, że mają ich wypędzić, że mają ich miejsca kultu zniszczyć, że mają się z nimi nie sprzymierzać. Oni tego nie uczynili i Bóg miał im to za złe, to nieposłuszeństwo. Ale jak rozmyślam dalej nad tym fragmentem i ostatnio doszliśmy do tego punktu, że to był właśnie główny powód, to było to nieposłuszeństwo, to, że nie posłuchali Boga. I to zmierzało do tego, abyśmy badali swoje serce, czy jestem wobec Boga okej, czy moje przymierze z Nim nie jest naruszone w jakikolwiek sposób. Ale teraz chciałbym iść dalej, iść głębiej. Tak rozmyślałem nad tym, modliłem się, rozważałem. Boże, pokaż mi coś więcej. Chciałbym coś więcej widzieć, nauczyć się czegoś więcej na podstawie tego Izraela. I wiemy dobrze, że kiedy doszło do tej konfrontacji, kiedy Jezus, ja wierzę, że to był Jezus, kiedy Anioł Pański, tam jest nazwany Anioł Pański, przed całym ludem powiedział to, że nie jest w porządku, że nie powinno tak być, że zerwali to przymierze. To widzimy pewną postawę Izraelitów, która wydawała się nam na pierwszy moment prawidłowa. Oni żałowali, oni złożyli tam Bogu ofiarę. Czytamy to w 4 wierszu, tu mam nowy przekład. A gdy anioł Pana oznajmił te słowa wszystkim Izraelitom, lud gorzko zapłakał. Oni, widzimy tutaj, jakby pokutowali. Ich skruchę widzimy. I w 5 wierszu, właśnie dlatego nadano temu miejscu nazwę Bochim w innym tłumaczeniu, tam złożyli też Panu ofiarę. I ostatnio wspominaliśmy też o tym, o ich podstawie w tamtym miejscu, że nie chodziło tylko o samą tą pokutę taką, o to przyznanie się do błędu, że ta ofiara to było coś za mało. Bo jak czytamy dalej tą historię, losy Izraela, jak dalej się potoczyły, to co anioł Pana im tam przepowiedział, się wykonało, wypełniło się. I tak jak wcześniej mówiłem, rozmyślałem nad tym słowem, to czy Pan Bóg nie dał się już wcześniej przekonać co do Izraela, co do ich losów, jak Mojżesz stawiał się? I tak rozmyślałem nad tym fragmentem, czy rzeczywiście Bogu chodziło tak, żeby powiedzieć im to, co ich spotka, że to jest tak i amen, już nieodwracalne tam dla nich w tym miejscu i muszą się z tym pogodzić? I czy wystarczyło tylko zapłakać na tym i pogodzić się z tym faktem, skoro Bóg tak mówi, to tak będzie i koniec, nic z tym nie zrobić? Wydaje mi się, że Bóg chciał tam czegoś więcej od nich, że chciał ich ostrzec osobiście, objawić ten grzech, objawić im osobiście to nieposłuszeństwo, ale że chciał coś więcej w tej pokucie, w tych ofiarach. Tak rozważaliśmy to słowo i doszliśmy, ja tak mówię, na podstawie Bożego Słowa poruszaliśmy ten fragment z 1 Samuela, gdzie czytamy o tych ofiarach, że to nie jest sedno tej składania tej ofiary. Że Bóg nie tylko w tym ma upodobanie takie największe, ale jak w posłuszeństwie. I też w Ozeasza, 6 rozdział, 6 wiersz czytamy, gdyż tam są takie słowa, gdyż chce miłości, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaleń. I to było właśnie to sedno tego spotkania ich tam z Bogiem. To mi się wydaje, że tego tam właśnie zabrakło. Chcę miłości. Tego przymierza, tego prawdziwego, na podstawie opartego na żarliwej miłości. Nie tylko dlatego, że objawił się jako wielki, wszechmogący Bóg i oni z drżeniem i lękiem przyjęli Go i to przymierze, ale na podstawie tej miłości, tej relacji. Że to jest dla Niego najważniejsze. I tego
nie oskarżając ich w żaden sposób, ale ucząc się, wnioskuję, że tego tam być może zabrakło. Tej pokuty, która była oparta, no właśnie, na zmianie tej całkowitej jego myślenia w tym kierunku. To była ta konfrontacja. I ta konfrontacja, jak widzę, na stronach Bożego Słowa non-stop się powtarza i powtarza. I to było 1400 lat przed, ponad 1400 lat przed pojawieniem się Jezusa, który przyszedł na świat. Jezusa tego, który był najcudowniejszym charakterem, który się poruszał po tej ziemi. Który stąpał po tej ziemi, a jednak był odrzucony, prawda? I przybity do krzyża. On przyszedł też również nie jako ten, który się objawił w wielkiej chwale. On przyjdzie, się dopiero objawi. Ale przyszedł jako ten, który miał się stać tą ofiarą. On pokazywał to, że właśnie on chce miłości, nie tej ofiary. Nie tylko na tym to właśnie polegało, tak chciał pokazać coś więcej, tą głębię. Tak samo jak oni nie byli wtedy gotowi na to spotkanie z Bogiem, ich serca nie były gotowe, jakby nie odgadnęły tego, nie były tak przylgnięte, tak blisko, nie było tej miłości żarliwej, która by ich odwróciła od ich postępowania. Tak również widzimy, że czy oni byli gotowi, jak przyszedł Jezus, jak się im objawił w ciele, również tego zabrakło. I też tak się rozmyślam nad tym, czy my z takim doświadczeniem, jakie mamy teraz, dzięki Bożemu Słowu, dzięki tym historiom, tak konfrontuję siebie, czy ja jestem gotowy. I widzimy w tych historiach, że takim kluczem jest nie samo to pokutowanie, które możemy odbierać jako pokutę, tylko taką jak posypanie się popiołem, czy w ten sposób jakiś płacz, ale to jest coś więcej. Nie tylko ten wór pokutny, ale to jest coś więcej. Ta skrucha, to upamiętanie musi nieść coś więcej, co musi być coś więcej. To jest coś, co uważam, że Jezus chce od nas, ode mnie w tych czasach. To jest coś więcej. To jest właśnie to totalna, ta zmiana myślenia w tym kierunku. To nawrócenie, aby nastąpiło w naszych umysłach. To jest cały czas ta nieustanna walka, o której właśnie będę chciał teraz więcej coś powiedzieć. W Ezechiela 14, rozdział 6, wiersz. Dlatego mów do domu izraelskiego, tak mówi Wszechmocny Pan. Ezechiela 14, 6. Nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bałwanów i odwróćcie swoje oblicze od wszystkich swych obrzydliwości. To jest jeden z wielu, wielu fragmentów. Jeden z wielu fragmentów. Nie wiem, czy nie u wszystkich proroków nie ma tych słów, kiedy oni mówią, aby się nawrócić, aby się odwrócić do Pana. Z Ewangelii Mateusza, 3, rozdział 2, wiersz, mówi podobnie. Upamiętajcie się, to już są słowa Jana Chrzciciela, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I słowa Jezusa w Łukasza, 13, rozdział, 3, wiersz. Tam jest moment, kiedy przychodzą do Niego ludzie i mówią Mu historię o Galilejczykach, którzy zostali zabici przez Piłata. I Jezus im mówi takie słowa w 3 wierszu. Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. To jest fragment, kiedy oni zginęli
podczas składania ofiar. Ich krew została, tam jest mowa, zmieszana z ofiarą, z krwią tych ofiar, które składali. Piłat to uczynił wtedy. I w tej historii też czytamy, że jest mowa o, jak Jezus mówi o 18 osobach, które zginęły pod zawalającą się wieżą. W taki nagły, tragiczny sposób. I tam jest taka historia, że jeżeli my się nie upamiętamy w swoim życiu, Jezus mówi, to nasz los będzie podobny. Też poginiemy. I takie dwa dziwne, zastanawiam się nad tym, przykłady. Jeden, kiedy składają ofiary, a druga, zawalająca się wieża. Takie symbole. Składanie ofiar, tak jakby w służbie. Tak jakby wszystko było okej. Okay. Nie byli jacyś bardziej grzeszni. Jezus też mówi, że nie byli jacyś bardziej grzeszni. I dlatego poginęli. Wcale nie. To są takie moje myśli, którymi się dzielę, które mi przyszły na myśl. I ta wieża, która się przewraca, taki symbol, baszta, taka ochrona, no nie? Coś, gdzie można się schronić, coś, co powinno być schronieniem. Wieża. Ona się zawala i giną. W nagły sposób. Pamiętajcie się, bo podobny nasz los będzie, jeżeli się nie upamiętamy. I Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 wiersz. To jest fragment, kiedy Piotr głosi kazanie, głosi słowo do Żydów po tym, jak Duch Święty wstępuje. I oni się go pytają, co mają uczynić. Co mają w takim razie w związku z jego słowami uczynić. I Piotr mówi tam dokładnie te słowa. Upamiętajcie się. I niech każdy z was da się ochrzcić. To może nawiązując do wydarzenia, które mamy niedługo. Upamiętajcie się. I niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Więc widzimy tutaj to upamiętanie jako nie tylko tą samą pokutę, smutek, to posypanie, to leżenie w worze, ale coś więcej. Że musimy to rozpatrzyć na nowo, jako zmianę umysłu, myślenia. To jest tam słowo, to metanoia, to jest właśnie odnośnie całkiem zmiany myślenia naszego. Nie tylko sama taka pokuta, która jest potrzebna, ale ona nie jest wystarczająca. Nasze myślenie musi się zmienić. I oto jest ta cała walka, która się toczy. I wierzę, że w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej wzmocniona. Ona cały czas trwa. Bo szatan dobrze wie, że nasze zbawienie właśnie się zaczyna od naszego umysłu. To jest jakby początek. I to nie polega tylko na zastąpieniu jednych wartości innymi wartościami. To nie polega tylko na samych wartościach, ale to jest właśnie to coś więcej. Tu jest coś więcej, ta głębia. To jest taka nieustanna walka o ten umysł. O tym mówi też apostoł Paweł, żebyśmy założyli tą przeobicę zbawienia. Przeobica to jest to, co ochrania nasz umysł. To też jest taki symbol. I jak rozmyślałem nad tym słowem, to widzę, że jest też jakaś scena. Że to jest coś, co właśnie Izraelici wtedy nie odrobili, nie wzięli. Chociaż czytamy, że i wiemy o tym, że zbawienie jest za darmo. Taki może paradoks, ale jest cena, prawda? Jest bardzo wysoka cena, chociaż nic nie kosztuje. W Izajasza, 55 rozdział, 1 wiersz. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Kupujcie. Jest jakaś cena. Bez pieniędzy, ale pójdźcie i kupujcie.
Lubię tak rozmyślać nad Bożym Słowem. Pewnie również też lubicie. I odnośnie płacenia ceny, taki ciekawy fragment również. Nie wiem jak wy, ale jak czytałem kiedyś wiele razy Stary Testament i jest ten fragment, kiedy Mojżesz dostaje instrukcję, jak ma zbudować świątynię. Ten fragment często tak szybko czytam. Wiem, że tam jest wiele symboli. To jest cenne, warte. Całe Boże Słowo jest natchnione, ale ten fragment zazwyczaj szybko wertowałem. Jakby, nie wiem, czy wy również, to się przyznaję. Wiem, że można wiele nauki wziąć z fragmentów każdego wiersza Bożego Słowa. Ale tutaj jest takie ciekawe właśnie taki fragment z drugiej Mojżeszowej, 30 rozdział, 12 wiersz. Gdy będziesz liczył synów izraelskich podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. Każdy ze spisanych złoży zatem Panu jako szczególną ofiarę pół sykla, według sykla świątynnego, w którym zawiera się 20 ger. Należność tę uiści każdy od 20 roku życia wzwyż. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako należność dla Pana na okup za swoje życie. Ten fragment jest ciekawy, że oni muszą uiścić pewną opłatę. Wszyscy taką samą. Tyczyło się do wszystkich. I ten fragment był taki dla mnie ciekawy, ale odkryłem w nim coś jeszcze więcej. Ja lubię tak, lubię jak Boże Słowo czasem daje mi coś więcej odkryć. I 8 rozdziałów dalej jest pewna ciekawostka, na co te pieniądze poszły. W drugiej Mojżeszowej 38 rozdział 27 wiersz. A 100 talentów tego srebra zużyto na odlanie podstaw do świątyni i podstaw do zasłon. Było 100 podstaw ze 100 talentów, czyli po talencie na jedną podstawę. W tym fragmencie, kiedy czytamy go wcześniej, w 30 rozdziale, jest napisane, że te pieniądze miały być zużyte na służbę. To może potem jeszcze przeczytamy. Ale tu jest ciekawy fragment. Dlatego, że od razu skojarzyłem go z tym fragmentem, kiedy w objawieniu Jana jest mowa o tym, że zwycięzcę odczynię filarem w świątyni Bożej. W świątyni Boga mojego już z niej nie wyjdzie. Pewnie znacie ten fragment, że jesteśmy tymi filarami w świątyni Bożej, jeżeli wytrwamy w prawdzie. To jest list do zboru w Filadelfii o wytrwaniu w słowie. Posłuszeństwie, w Jego słowie, w Jego prawach, w Jego przymierzu. Ci, co wytrwają, będą filarami w świątyni. A tutaj taki ciekawy fragment akurat ze Starego Testamentu, że oni mieli swój udział i z tych pieniędzy były odlane właśnie te srebrne podstawy. To był koszt. Weźmiesz te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę. To jest 16 wiersz. Przy namiocie zgromadzenia będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem okupem za wasze życie. Więc to przedstawiało pewien fundament zapłaconej tej ceny za zbawienie i to podtrzymywało służbę, czyli ten stały proces przynoszenia tego poselstwa, zbawienia, tych ofiar. Taki proces dalej. I oni mieli w tym swój udział. I tak widzę też nasz. Czy my mamy jakiś udział w budowaniu? Czy my płacimy jakąś cenę? Czy chcemy płacić tą cenę? I odnośnie tej ceny, jak się nad tym zastanawiałem, w księdze psalmów, 49 psalm, 8 wiersz.
Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Ta cena. Czyli za moje, za twoje życie każda cena jest niewystarczająca. Życie nie można wycenić. Jest to tak cenne, tak cenny Boży dar. Nie możemy sobie na to pozwolić. I ja lubię sobie porównywać takie różne przekłady Bożego Słowa. Tutaj ten fragment nie wystarczy nigdy. Jest tak drogie, że to nie wystarczy nigdy. Ale jeszcze większe zrozumienie daje taki niemiecki przekład. Tam jest mowa, tak jakby to na polski, tak słowa odnieść, to jest ciężko, ale to jest tak jakby, sobie to zapisałem tak spolszczając, to musisz zawsze wystrzegać się nawet nad rozważaniem osiągnięcia tej ceny. Takie jeszcze większa głębia, że nawet rozważanie nad osiągnięciem tej ceny, żeby się tego wystrzegać nawet. To jest tak wielka cena. Jeszcze takie głębsze tłumaczenie. Zrozumienie tego słowa. Jest to bardzo cenny dar i Biblia przyrównuje ten dar do skarbu ukrytego na roli. Pewnie bardzo dobrze nam znany ten fragment. Nie będziemy go nawet czytać, bo pewnie znacie go bardzo dobrze. I tam rolą jest właśnie Słowo Boże, a skarbem jest to Ewangelia zbawienia w Jezusie Chrystusie. I widzimy, że to nie jest tak łatwo znaleźć ten skarb. Mając nawet tą rolę, to słowo. Bez Ducha Bożego. Bez tego namaszczenia, tak z łaski to jest. I widzimy to właśnie na przykładzie chociażby Izraelitów. Że przez te wiele lat, kiedy oni podążali, to słowo, ten skarb zostało jakby pogrzebane, przykryte w tej stercie tych tradycji, obrzędów. To, co miało wskazywać ten skarb, Jezusa Chrystusa, te wszystkie obrzędy, ten całe sedno, co miało na niego wskazywać, te wszystkie proroctwa, które go zapowiadały, on został zakopany właśnie. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 2:14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I w drugim liście świętego Pawła do Koryntian 4:3. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Ludzie od wieków badali Biblię, można powiedzieć na przykładzie Izraelitów. Uczynili to swoim zajęciem na życie nawet. Ale bez pomocy Ducha Świętego nie odkryli tego skarbu w tej roli. Jak się patrzy na historię Kościoła, też dochodziło do wielu rozłamów, podziałów, nowych doktryn. Ale wróćmy teraz może na chwilę jeszcze do tych czasów Jezusa, kiedy chodził po tej ziemi. Czy znawcy słowa
wtedy go rozpoznali, czy rozpoznali Jezusa, tego, który przyszedł do nich, który był zapowiadany. Przecież on spełniał każde proroctwo. Każdy detal o nim świadczył, na niego wskazywał. I taka historia z Ewangelii Mateusza, kiedy mędrcy przybyli do Jerozolimy. Bardzo dobrze nam znany fragment. Zastanawiałem się nad tym fragmentem, bo prowadziła ich gwiazda, prawda? I czytamy, że przyszli do Jerozolimy, ale Jezus się nie narodził w Jerozolimie. To czemu oni przyszli do Jerozolimy, ci mędrcy ze wschodu? Dlaczego nie poszli od razu do Betlejem? Taka ciekawa historia. Sobie wyobrażałem ten orszak, taki pewnie dosyć pokaźny orszak. Nie byli to zwykli jacyś tam kupcy, to byli mędrcy, to byli bogaci ludzie z bogatym orszakiem, którzy wkraczają do Jerozolimy i się pytają, gdzie jest ten książę, który się ma narodzić. To musiało być niezłe zamieszanie. Czytamy tam, że cała Jerozolima była poruszona. Oni byli w szoku. Herod był przerażony, przecież on był tym księciem, znaczy nie tym, on był księciem, nie chciał innego księcia, prawda? I kapłani, którzy przychodzą, są pytani, jak to ma być, jak to jest? No, studujecie to słowo, czy nie? Jak to ma być? No w Betlejem. Ale skarb był zasłonięty jakoś w tej roli. Dalej klapki na oczach takie. Niby wiedzieli, a jednak przeoczyli. I ta historia jest nam dobrze bardzo znana. Kiedy oni się tam udali do tej Jerozolimy, kiedy dowiedzieli się, że w Betlejem, zostali poinstruowani, że jak znajdą to dziecię, oddadzą mu tam swoje dary, to żeby powrócili i powiedzieli, gdzie jest to dziecko, żeby Herod, to był oczywiście spisek, to był podstęp, żeby też mógł się tam udać w wiadomych celach. Na pewno nie po to, aby oddać cześć i hołd. Ale oni ostrzeżeni nie powrócili do Jerozolimy, ale odeszli. Ale dali pewien znak, pewien sygnał, że słowo się wypełniło, przyszedł czas. Coś się dzieje. I tak jak czytamy Ewangelie wszystkie, zwłaszcza Mateusza, to widzimy, jak wiele wskazywało na to, że Jezus jest tym Mesjaszem, jest tym Królem, który miał przyjść, tym skarbem. Że przybliżyło się to Królestwo. Ten czas, kiedy powinno być upamiętanie. Jan Chrzciciel, który poprzedzał Jego przyjście. Więc zbawienie jest tą walką o nasz umysł i nie możemy lekceważyć wroga. A tak patrzę na swoje życie, patrzę dzisiaj, to czy czasem nie ma tak, że ten skarb jest gdzieś zakopany pomału w kościele? Jezus wtedy przyszedł, aby na świat, aby właśnie zaszczepić to myślenie, pokazać nie to, kim jest, ale jaki jest wszystkim. I tak jak było tutaj mówione przed usługą, ten fragment, kiedy mamy się uczyć na podstawie Bożego Słowa, być wdzięcznymi, wyciągać wnioski, tak przyrównuję te wydarzenia, te moje rozważania, odnoszę do Kościoła, do siebie, do czasów, w których żyjemy. I widzę tą konfrontację cały czas. Czy nie zostaliśmy, czy nasze myślenie nie zostało odwrócone od tego największego skarbu? Czy ja jestem tym, który oddaje wszystko, aby nabyć tą rolę?
To też jest ciekawa historia, kiedy Jezus ją opowiada. Może już taka nie do naszych czasów, bo nam się wydaje, że kto trzyma pieniądze w ziemi, ale kiedyś tak było. Kiedyś nie było banków, tego typu rzeczy. No. A ustrój rządzący często się zmieniali. Jeżeli się miało jakąś większą sumę, to trzeba było to gdzieś schować, bo ktoś mógł się po to upomnieć, więc to grzebano w ziemi. Ale czy jestem tym, który oddaje wszystko, który zobaczył ten skarb na tej roli i odszedł i zostawił wszystko, sprzedał wszystko i robi wszystko, aby mieć ten skarb? Czy płacimy tą cenę? W Rzymian 12:2: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tak chciałbym właśnie odrobić tą lekcję w swoim życiu. Na przykładzie Bożego ludu wyciągnąć wnioski i odnosząc to do siebie, to czy Jezus jest tym moim skarbem, tym prawdziwym, tym, na którego czekam, czy jestem gotowy na Jego przyjście, czy ja odkryłem ten skarb. Pewnie każdy z nas, jak tutaj siedzi, ten skarb odkrył, ale czy on nie został znowu zakopany gdzieś pod stertą czegoś? Czy to przymierze nie zostało zerwane? Czy jak Boże Słowo do mnie mówi, czy jak Duch Święty mnie porusza, to czy ta następuje we mnie ta zmiana? Ta pokuta, która niesie za sobą nie tylko skruchę, nie tylko wyznanie, ale to całkowite odwrócenie się, całkowite poświęcenie się, całkowite oddanie. I ten fragment z Ozeasza 6:6. Miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. I to jest ten fragment, który powinien nas tak jakby na nowo, chciałbym, aby mnie, aby was na nowo rozpalił. Łatwo to sprawdzić w swoim życiu. Ja zrobiłem sobie taki szybki test. Czy mam ten skarb? Czy mam tą miłość? Po prostu czy dzielę się Jezusem w swoim życiu? Tu chodzi o tą pierwszą miłość też. Czy nie staje się po prostu samolubny w swoim życiu, taki egoistyczny? Czy po prostu nie odkryłem tego skarbu i co z tym robię? Czy jak widzimy na osoby, które się nawróciły, które odkryły ten skarb, to one się nie są egoistyczne, one nie zakopują go, ale co one robią? One chcą, aby każdy mógł ten skarb odkryć, aby każdy mógł otworzyć oczy, mógł to zrozumieć, żeby to było udziałem, żeby Duch Święty też mu to objawił, żeby też go pociągnął, żeby on też był tym filarem w tej świątyni, żeby miał ten udział też. Taka zachęta właśnie do tego, abyśmy sprawdzali swoje serce. Efezjan 3, rozdział 8, wiersz na zakończenie chciałbym przeczytać. Mnie, najmniejszemu, tu pisze Paweł, ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Przeczytam to w Nowym
przekładzie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Miejmy w tym udział. Skonfrontujmy się z tym Słowem. Skonfrontujmy się z tym naszym zawartym przymierzem z Panem. Czy ono dalej obowiązuje? Ze strony Jezusa obowiązuje. Czy jesteśmy gorący? Czy potrzebujemy się, potrzebujemy tego, tej pokuty, tej odmiany, ale nie takiej powierzchownej, ale takiej głębokości serca, pewnej pasji, miłości na nowo do Jezusa? I czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi rozpoznać ten czas, w którym jesteśmy? Czy jesteśmy gotowi wyciągnąć naukę z Bożego Słowa? I niech Pan Bóg będzie w tym uwielbiony i niech to będzie na Jego chwałę.